Cześć. W tym materiale chciałbym Wam pokazać kilka obiektywów do makrofotografii, każdy z nich o różnej skali odwzorowania. Zapraszam do oglądania. Pierwszy z nich to Sigma 105 mm makro o skali odwzorowania 1 do 1. I teraz, co ta skala 1 do 1 w praktyce oznacza? Oznacza to to, że jeżeli ten aparat ma matrycę o fizycznym rozmiarze 22 mm na szerokość, to jeżeli ja wykonam zdjęcie w skali 1 do 1, to na zdjęciu od lewej do prawej powinno być 22 mm szerokości, tego co jest w rzeczywistości. No i teraz pokażę Wam to na przykładzie. Rozsypałem sobie tutaj trochę goździków, one są małych rozmiarów, więc będzie to dobrze widać. I dodatkowo przyłożę z boku linijkę, żeby było dokładnie widać, jaki jest rozmiar na zdjęciu. Zamocuję sobie tylko do tego lampę, żeby lepiej doświetlić i zaraz wracam do Was. No i tak wyszły te zdjęcia. Tak wygląda zdjęcie od góry. Tak wygląda zdjęcie pod kątem. I tutaj jeszcze takie przykładowe zdjęcie, które zrobiłem tym obiektywem w skali właśnie 1 do 1. Ono też było robione z lampą błyskową i z dyfuzorem. I kolejne też robione z lampą błyskową i dyfuzorem. No i teraz tak. Tym obiektywem możemy robić też zdjęcia w mniejszej skali, zdjęcia zbliżeniowe, możemy nawet robić zdjęcia krajobrazowe, ponieważ ono ostrzy na nieskończoność. Ale temat filmu jest makro i to nas najbardziej interesuje. Więc możliwości tego obiektywu w makro kończą się na skali 1 do 1. No i teraz, co jeżeli chcemy uzyskać większą skalę? Możemy poszukać obiektywu o skali odwzorowania 2 do 1, są takie dostępne na rynku. Ale jeżeli już mamy taki obiektyw o skali 1 do 1, możemy dokupić do tego taką soczewkę. Wygląda w ten sposób. To jest dokładnie Reynox DCR250. Taka jest jego pełna nazwa. I tą soczewkę montujemy z przodu obiektywu. Już Wam pokazuję. Wygląda to w ten sposób. I dzięki tej soczewce na takim obiektywie otrzymamy skalę 2 do 1. Zrobię zdjęcia i pokażę Wam, jak to wygląda. No i podobnie jak poprzednio zdjęcie z góry. No i teraz, dlaczego to jest skala 2 do 1? Na zdjęciu mamy na szerokość około 11 mm. Matryca, tak jak mówiłem wcześniej, ma szerokość w tym przypadku 22 mm. No więc dzielimy 22 mm przez 11. Otrzymujemy 2, czyli skala jest 2 do 1. Tu jeszcze zdjęcie pod kątem. I takie przykładowe zdjęcie takiego skakuna. I jeszcze takie jedno. To jest już stack z 6 zdjęć. Dlatego zyskujemy tej głębi ostrości. Ale do tej skali 2 do 1 jeszcze spokojnie można robić pojedyncze zdjęcia. Nie będzie tej głębi ostrości aż tak bardzo brakowało. Dobra, no to idźmy dalej. Jeżeli chcemy uzyskać jeszcze większą skalę, to możemy skorzystać na przykład z takiego obiektywu jak Leowa 25 mm Ultra Makro. I on ma regulowaną skalę odwzorowania. To Wam pokażę. Od 2,5 do 1. Do 5 do 1. Ja zrobię zdjęcia w tej skali 5 do 1. I zobaczycie, jak to będzie wyglądało.
No i znowu zdjęcie od góry, żebyście dokładnie zobaczyli skalę. Zdjęcie pod kątem. I takie zdjęcie owada, to jest akurat słonik żołędziowiec. I jest to ssak z 92 zdjęć, ponieważ tutaj ta głębia ostrości jest już dosyć mała, więc te ssaki najczęściej trzeba będzie wykonywać. Niekoniecznie z aż tylu zdjęć. Na przykład zobaczcie, tu jest taki płatek śniegu. To jest akurat ssak z trzech zdjęć, dlatego że on był troszeczkę pod kątem i tej głębi ostrości na pojedynczym zdjęciu nie złapało w całym obszarze tego płatka. Ale już na przykład na tym zdjęciu to jest pojedyncze zdjęcie. Więc jeżeli są takie płaskie przedmioty jak właśnie płatki śniegu na przykład, no to pojedyncze zdjęcia nawet w tej skali 5 do 1 też jak najbardziej można wykonywać. Jeżeli chcemy iść w kierunku jeszcze większej skali, no to pozostają nam już tylko takie obiektywy mikroskopowe jak ten. Jest to obiektyw PZO o dziesięciokrotnym powiększeniu. Jak podłączyć taki obiektyw? Możecie zobaczyć na moim innym materiale, do którego odnośnik wyświetla Wam się tutaj. Dobra, no to robię nim zdjęcie i porównacie sobie skalę z poprzednimi. No i zobaczcie skalę 10 do 1. Ledwo tutaj trafiłem z ostrością, bo robiłem to zdjęcie, jak widzieliście, z ręki. Głębia ostrości jest już tak mała, że nawet jak z prawej części zdjęcia tą ostrość złapała, obiektyw nie był idealnie prostopadle skierowany do tej linijki, no to już lewa część zdjęcia jest nieostra. Także w tej skali już bez statywu, bez szyny, bez robienia staków, jeżeli ma wyjść to coś ciekawego, to już się nie obejdzie. Więc przy takich obiektywach musicie być na to gotowi. Tu jeszcze zdjęcie goździka pod kątem. Też widać, jak ta głębia ostrości jest bardzo mała. No a tutaj jest fragment skrzydła pszczoły. Jest to ssak z 24 zdjęć. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach. Postaram Wam się pomóc. Jeżeli szukacie więcej treści o makrofotografii, no to zajrzyjcie na moje inne filmy, może akurat tam coś dla siebie znajdziecie. Jak macie ochotę zobaczyć więcej takich zdjęć, to zajrzyjcie też do mnie na Instagrama. Tam wrzucam zdjęcia tego typu. Czasami też jakieś ciekawe filmiki zbliżeniowe. No to co, no to na dzisiaj tyle. No i trzymajcie się, do następnego. Hej!